Cześć, witajcie. Dzisiaj taka akcja, a mianowicie będziemy rozsiewać drugą dawkę na zboża. Od razu także pewnie na użytki zielone azot. Już w sumie to mamy 11 kwietnia. Późny termin, ale dlaczego to powiem później. Te dwa worki chyba mi starczą, bo na tą pszenicę późnosianą jeszcze poczekam, ona jeszcze się krzewi. Na razie nie będę jej tam dokrzewiał. Poczekam, aż zacznie strzelać w dźdźbło, tak jak inne już zboża. Te wcześniej siane, dobrze pokrzewione. To pewnie te dwa baksy mi starczą. Tutaj po lucernie to też mniejsza dawka pójdzie. Tak gdzieś będę starał się około 200 kg rozsiać. Troszeczkę, może niecałe 200. No i dobra. I już jestem, tutaj mamy odmianę SY Landrish. Zobaczcie, jaka tutaj jest szczota. Tutaj jest stanowisko po lucernie, była zmniejszona pierwsza dawka, a i tak jak się pokrzewiła, zobaczcie. No fakt, że była siana w optymalnym terminie. Dlatego teraz też tutaj idzie mniejsza dawka, gdzieś ze 100 kg. A co na drugą dawkę? Na pszenicy, tutaj zobaczcie, działają z autostradą. Z pół hektara mi zabrali tutaj z zasianej pszenicy. Już tutaj nikt nie dzielił, tam siał do końca. Teraz trzeba jakoś tutaj fajnie dojechać. Dobra, coś takiego. Na drugą dawkę idzie, jak widzieliście, Pulan. 34,4 azotu, pół na pół, forma amonowa, forma saletrzana. Idzie 200 kg, tutaj mniejsza dawka, troszeczkę przyspieszyłem sobie. Tutaj pewnie ponad stówkę, 100 kg, coś takiego. Jeśli chodzi o pszenicę, w sumie zamykamy nawożenie na tych 130 kg azotu. Troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, wiadomo, trzeba troszeczkę zaoszczędzić, tak dawać tego z umiarem po prostu, tak jak tutaj. Po lucernie stanowisko mamy dużo azotu w glebie, prowadzonego przez lucernę z atmosfery, to tutaj też to oszczędnie troszeczkę tam sypnę. Na przężyto idzie saletrosan z tego względu, że nic siarki nie dorzucałem teraz, bo na pierwszą dawkę poszła gnojowica. No, trochę mokrawo tutaj po tych deszczach. Dobra, bo tutaj troszeczkę sklina, lecimy dalej. Myślę, że termin jest optymalny. Deszcz u nas popadał, w sumie to śnieg, 1 kwietnia. Zacznę może od początku, czyli tak od początku pierwszej dawki nie mieliśmy prawie w ogóle opadów, jakieś tam nieznaczne. No i te przymrozki, które pozwoliły tam się saletrosanowi rozpuścić. No ale co z tego, jak on nie przenikł dalej w głąb gleby. Chociaż myślę to, że i tak lepiej się zrobiło, niż byśmy ten azot podali później, a leżałby on na wierzchu, bo później było coraz suchsze powietrze, nie było tego szronu.
I tak 1 kwietnia spadło u nas dość dużo śniegu, około 20 cm. Następnie w kolejnych dniach co chwilę padał deszcz. Myślę, że ten azot w pełni dopiero zaczął działać, chociaż forma saleczana mogła pójść w atmosferę, no ale tam mieliśmy więcej formy amonowej. Sprzężycie myślę rozsiać 200, nie, chyba za dużo będzie 200 saletrów stanu. Na pierwszą dawkę poszła gnojowica 20 metrów. To myślę, że tak 150 rozrzucę chyba saletrosanu. No i na łąki pójdzie 200 saletrosanu 30. Zawsze ścieżka musi być obok słupa, to tam, to jest taka zasada. I termin optymalny, mamy fazę już koniec krzewienia. Zboże zaczyna strzelać w źdźbło. Nawet wam powiem, patrzyłem w zeszłym tygodniu, już teraz na pewno te kolanko jest wyżej, no to już go tam było znać na samym spodzie, przy samym węźle krzewienia, że ono wychodzi. To myślę, że jeszcze przed świętami zrobimy regulację w rzepaku na pewno. Czekam tylko, aż przymrozki znikną, bo dzisiaj właśnie jest przymrozek, zobaczcie, już zaczyna ten trzon się roztapiać. Myślę, że ta saletra łatwo się rozpuści, bo na razie deszczu nie nadają, dopiero w czwartek, dzisiaj mamy poniedziałek, ale ona myślę, że się rozpuści od razu. Gleba jest dość wilgotna. Chciałem już w zeszłym tygodniu tą drugą dawkę rozsypać, no bo jednak to jest od pierwszej dawki ponad miesiąc, tyle że pierwsza dopiero przenikła w głąb po tym śniegu i deszczu. No to tak wiecie, jeszcze chciałem poczekać. Tam mam Dubaja właśnie, pszenicę, tą kukurydzę na ziarno, i tam mówię, poczekam z tą drugą dawką jeszcze, nie chcę tam tego zboża bardziej dokrzewić, bo i tak na pierwszą dawkę tam poszło więcej azotu. To tam myślę, że za tydzień, no trzeba będzie rozsiewacz podpiąć specjalnie, no ale trudno. Dobra, koniec działki, zaraz widzimy się na następnej. I lecimy na kolejną działkę. Dobrze, że z tyłu nic nie leci, bo trzeba będzie skręcić w lewo. Tutaj to wyprzedzają, jak się skręca w lewo, nie patrzą. Ci może co stoją za samą maszyną, to nie, ale ci z daleka patrzą, o nie, wyprzedza, to ja wyprzedzę, a nie wiedzą, że ktoś skręca. O, tutaj dawno nie byłem. Tamta jednak działka była przy domu, to tam się na co dzień widziało. Tutaj dawno nie byłem, tutaj jest inna odmiana, Hondia. No też ładnie się pokrzewiło, tutaj było siane dosyć rzadko. I lecimy. Tutaj po kukurydzy na kiszonkę stanowisko. Bezorkowo, ładnie ta bezorka wygląda. Podoba mi się, spodobała mi się, wam powiem. Nie no, super tutaj się pokrzewiło. Tutaj takie z wiosny, z początku wiosny, po przezimowaniu. Dosyć rzadkie tutaj było. Ale dostało azotu. No i ładnie się pokrzewiło, dużo rozkrzewień. Teraz już będzie strzelać w źdźbło. Już strzela. No i to czas na drugą dawkę. Jeszcze odnośnie rzepaku, dokładnie tydzień temu rozrzuciłem drugą dawkę, po tym jak te śniegi stopniały, przed tymi deszczami właśnie, no bo to wiecie, druga dawka w rzepaku powinna być miesiąc co najmniej przed kwitnieniem. No ja ten azot szybko działający, czyli saletra, dałem, to tak jeszcze w miarę to wyszło, ale czas od pierwszej dawki do drugiej to był jednak miesiąc, no to troszeczkę przydługo, tylko że no ten rzepak dopiero teraz zaczyna intensywnie rozwijać pęd główny.
też myślę, że w tym tygodniu to czekają mnie przygody z opryskiwaczem. O, i rzepak, i zboża. Jeszcze tą pszenicę późnosianą trzeba odchwaścić. To też do zrobienia. Czekam tylko, bo jeszcze jutro, chyba i pojutrze nawet, jeszcze mają być takie lekkie przymrozki. No takie tam minus jeden przez chwilę, gdzie mamy słoneczko, to tak może w sumie nie zaszkodziło, ale lepiej jednak poczekać. Dawka tutaj idzie 200 kg. Poszło także 200 kg saletrosanu na pierwszą dawkę, czyli w sumie mamy 130. Tam dokładnie to chyba 120, jeśli dobrze liczę, to 128,8 azotu. W zeszłym roku, bo w tym ogólnie nie planuję już trzeciej dawki, jednak na czymś tutaj trzeba będzie troszeczkę zaoszczędzić. Myślę, że to i tak już jest wystarczająco. Poszła gnojowica pod korzeń. O, tutaj też widzicie rozkopane. Tak się akurat złożyło, ale tam do końca nie sialiśmy, gdzie zabrali. Tutaj niestety, no stety i niestety, ale tutaj jest dzierżawa, gdzie też poszła ziemia pod autostradę. Tutaj będziecie sobie tędy jeździć na Warszawę. Tam od strony Łomży, Suwałk. Tutaj, jeśli będziecie jechać na Warszawę Via Baltiką, to koło moich pól. Koło zabudowań. Nabiera koloru pszenica. Druga dawka równie ważna. Jeśli podamy za mało, to nastąpi duża redukcja tych źdźbeł. No a jeśli za dużo, to ta obsada może być kłosów zbyt duża i te kłosy będą małe. Co z tego, że będzie ich dużo, jak będą drobne i ziarno od razu będzie drobne. O, zobaczcie, tutaj ścieżka jest. Tam już dalej nie siałem, to też było moje pole. Tam już to zostawiliśmy. Akurat tak się tutaj złożyło, że tutaj, gdzie zabrane, to była słabsza ziemia. Tutaj, gdzie jesteśmy, to jest taka czwórka. Miejscami są takie kawałki ciężkiej gliny, jest trójka. A tutaj akurat był taki żółty piasek. I akurat ten kawałek tak troszeczkę się sprostował. Tutaj ponad hektar pewnie zabrany, no ale tak jak mówiłem, dzierżawa tutaj, no to żadnego tutaj profitu z tego nie mamy. Tam na zakład jeszcze posiałem, bo ogólnie no nie wiadomo było, czy wchodząc tą autostradą, czy nie, dopiero w grudniu weszli. I ta ścieżka tutaj mi się przesunęła. Ale to żaden problem, tutaj przejechałem wcześniej, teraz przejadę. I będzie ślad. Starczy mi tutaj? Powinno starczyć. Czyli taki plan na ten tydzień. Opryski. Jeszcze może trochę gnojowicy się ubierze. Jest czas, jest pogoda, bezwiecznie, fajnie to będzie szło. I czemu sieje 700, też pewnie zapytacie. No bo mówiłem na samym początku, jeszcze skończę na N2 na zboża i lecę z saletrosanem na łąki właśnie. Tu się przyda nawigacja, żeby obyło się bez nakłady. To też może nagram coś dla was, później się odezwę. O, tutaj musimy jedną stronę przymknąć, bo na zakład ta ścieżka jest. To te zboże, rzepaki tak ruszyło po tych deszczach, tego im brakowało. No i ciepła. Teraz
z dnia na dzień ma być coraz cieplej, chociaż tam chyba w okolicach świąt znowu jakoś bodajże ma być zimno, tam do 10 stopni, a w tym tygodniu nawet 18 nadają chyba w czwartek. I od razu, już może powiecie, że późno, rozrzucę sól potasową pod kukurydzę. Tylko, że ja mam 2 tony, to tam nie czepiałem wcześniej rozsiewacza, żeby specjalnie tam rozrzucić. Tak więc tam, gdzie po kukurydzy na ziarno, to soli nie będę dawał. Trochę, bo ja sól rozsiewałem ogólnie na zboża, na rzepę. Chciałem tą gospodarkę wodną troszeczkę podregulować tam w przypadku suszy. U nas tej gnojowicy się leje, to tego potasu i tak jest, tam rozrzucę, gdzie gnojowica była na jesieni, to tam sól rozrzucę. Teraz pójdzie gnojowica wiosną na połowę działek. I po kukurydzy na ziarno też mamy tego potasu wystarczająco w glebie. Tak myślałem, żeby dokupić tą sól, ale i z dostępnością teraz problem. To tam na połowę się rozrzuci po te 100 kilo. Nie całą połowę można powiedzieć, a po gorzowskiej to było rozsiewane przecież wczesną wiosną sól, to też tego potasu będzie w glebie. Dobra, ja ostatni przejazd mi został. Też pewnie jedną stroną tak się ułożyło. Nie pomyślało się, ale można było od tamtej strony zacząć ścieżki. Od tej w sensie. To tam by tak nie wyszło, no ale to już trudno, nie wiadomo właśnie było, czy wchodzą, czy nie. To już dawno mieli w zasadzie, ale to już dobra. Jeszcze jak będę rozsiewał właśnie na łąki, to może się połączymy. Jeszcze wyszedłem zobaczyć te kolanko. Nie wyostrzy kamera. Jest tutaj tuż przy samym węźle krzewienia. Nie, kamera nie wyostrzy. Dopiero wychodzi. A tak to się prezentuje. W końcu nabrało koloru, nie było tych przebarwień antocyjanowych. Jak były te przymrozki, w końcu ona nabrała prawdziwego koloru. I lecimy z azotem na łąki. Seletrosan 30, dawka 200 kg na hektar. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Zwłaszcza, że poszła gnojowica. Tak samo jak i na kukurydzę. Tutaj poszła akurat na jesieni na tej działce. Większość poszła wczesną wiosną gnojowica, to tego azotu i myślę, że tutaj w zupełności wystarczy, nawet może i trochę i z zapasem jest. Na drugi pokos też mam azot, a na trzeci, o tutaj zobaczcie, trochę mokro. To po wcześniejszym rozsiewaniu kolejny, jak mrozek puszczał, myślałem, że jest, że przeschło. A jednak puścił mrozek. Nie będę tu już specjalnie przyjeżdżał. I tak trzeba tutaj z wałem przyjechać. O, nawigacja mnie tu akurat w kolejne poprowadziła. Dobra. I tak tutaj trzeba, jak obecnie, to przyjechać z wałem. Bo tam i po jesieni trochę kolejny, to już mówię, rozsieje tutaj i tak trzeba to uwałować i tak. Chociaż nie wiem, jak tam na środkowej działce, tam zawsze jest mokrzej. Zaraz przejadę, zobaczymy. No i tak to leci, może tam, gdzie rozlewałem gnojowicę, to wiosną, to troszeczkę tą dawkę tam się zmniejszy. W tym roku to tam trzeba dobrej te 20-10 kg na hektarze zaoszczędzić. Zwłaszcza, że już azotu nie planuję kupować w tym roku na trzeci pokos, na drugi nam starczy, a na trzeci już nie planuję. To dobrze, nawet jak te trochę tam zostanie, jakby zostało, to tam nawet po te 100 kilo się poleci, to już będzie dobrze. No jest tej wilgoci tutaj po tym śniegu w dołkach, znać to.
na polu może nie aż tak, ale tutaj na łąkach, gdzie niski teren, to znać. Tutaj jest ta łąka, gdzie bezorkowo rok temu było przesiewane. Dobra, tutaj to się ominie, tutaj też się ominie, a tam dalej już powinno być sucho. Tutaj to i tak teraz wałem nie wjedzie. Trzeba czekać pewnie do końca kwietnia, tutaj to przyjechać, uwałować. Przecież w sumie nie wiadomo, czy ja to nawet wykoszę, jak będzie pierwszy pokos. Tutaj zawsze ciężko jest. Ale to nie wiadomo, jakie będą warunki. Dobra, w tym vlogu to na tyle. Ja lecę dalej. Jak rozsieję ten azot na łąki, to lecę z solą. Tak jak wcześniej mówiłem. Jeszcze tam jedna działka mokra, gdzie nie mogłem wjechać z wapnem, to tam się pewnie rozsieje. Zobaczcie, w rowku ile wody. Marzec był suchy, jak już zaczęło padać, to padało. Teraz znowu tydzień pogody. No i dobrze, wilgoć potrzebna. Ten śnieg zrobił robotę. Dobra, dzięki, na razie.